Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was bardzo serdecznie 7 października w poniedziałek, ale dzisiaj też dla wszystkich, którzy kochają różaniec, to wyjątkowy dzień, dlatego że jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 10, a wersety od 25 do 20. do 37. Posłuchajmy. Pewien znawca Tory wstał i próbując go podejść, zapytał: Rabbi, co powinienem robić, aby otrzymać życie wieczne? Lecz Jeszua powiedział mu: A co jest napisane w Torze? Jak tam czytasz? Odrzekł: Będziesz miłował Adonai, Boga swego, całym swym sercem, całą swą duszą, całą swą siłą i całym swym zrozumieniem, a swego bliźniego jak samego siebie. To właściwa odpowiedź, powiedział Jeszua. Rób to, a będziesz miał życie. Ale on, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jeszui: A kto jest moim bliźnim? Nawiązując do tego pytania, Jeszua powiedział: Pewien człowiek schodził od Jeruszalaim do Jericha, i napadli go rabusie, zdarli z niego ubranie i pobili go, a potem odeszli, zostawiwszy go na pół umarłego. Przypadkiem schodził tamtą drogą pewien kohen, kiedy jednak go zobaczył, minął go przechodząc na drugą stronę. Podobnie jeden lwy, który dotarł tam i zobaczył go, też przeszedł na drugą stronę. Lecz natknął się na niego podczas podróży pewien człowiek z Szomron, a gdy go zobaczył, wezbrała w nim litość. Podszedł więc do niego, przemył jego rany oliwą i winem i przewiązał je. Potem wsadził go na własnego osła, przyprowadził do gospody i zajmował się nim. Nazajutrz wziął równowartość dwudniowego zarobku, dał ją gospodarzowi i powiedział: Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, to w drodze powrotnej dopłacę ci. Jak ci się zdaje, kto z nich trzech stał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rabusiów? Odrzekł: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jeszua powiedział mu: Idź i czyń tak jak on. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, my bardzo często zadajemy to samo pytanie, które ten znawca Tory, możemy też siebie takimi trochę nazwać, że jesteśmy takimi znawcami Pisma Świętego. No powiedzcie, że nie. Przecież znacie różne fragmenty Ewangelii. Kiedy je zaczynam tutaj czytać, to Wy już wiecie, może i nawet dzisiaj już wiedzieliście, jak skończy się ta Ewangelia o miłosiernym Samarytaninie. Więc w pewnym sensie jesteśmy takimi znawcami Tory, znawcami Słowa Bożego, Ewangelii, listów i tak dalej. I myślę, że niewiele też różnimy się od tego człowieka, który zadał pytanie Panu Jezusowi. Niekoniecznie musimy chcieć wystawić Pana Jezusa na próbę, tak jak On to zrobił. Ale pytanie jest dość zasadne. Co powinienem robić, aby otrzymać życie wieczne? Prawda? No jeśli spotykamy się tutaj jako wierzący, to nie słuchamy tego po to, żeby dzisiaj więcej pieniędzy zarobić, żeby nas ludzie pochwalili, czy żeby, nie wiem, spotkać jakieś szczęście, tak rozumiane po ludzku. Nie po to. Słuchamy tego słowa, bo wierzymy, że po śmierci będziemy w Królestwie Boga Ojca, w niebie, bo istnieje też piekło. Uwierzyliśmy w to i chcemy tam być. Właśnie co mamy robić, żeby otrzymać to życie wieczne, żeby się nie potępić, żeby nie być wiecznie przeklętym, wiecznie nieszczęśliwym. Dlatego zadajemy Jezusowi właśnie to pytanie, między innymi przez to, że słuchamy Słowa Bożego. Jest rano, poranek, mamy przed sobą cały dzień, chcemy tak żyć,
żebyśmy otrzymali życie wieczne, bo być może dzisiaj będzie to ostatni dzień dla kogoś z nas. Więc ciągle zadajemy to pytanie, co my mamy robić, jak mamy żyć, jak mamy dzisiaj funkcjonować. I Pan Jezus odpowiada takim też cytatem z Pisma Świętego: będziesz miłował Adonai, Boga swojego, całym sercem, duszą, całą siłą, a swojego bliźniego jak siebie samego. To rób, będziesz żył. Kochaj. Kochaj, proste. To jest odpowiedź Pana Jezusa, odpowiedź też Kościoła, czyli tego nauczania, które wypływa prosto z Biblii. Co trzeba robić? Jedno słowo. Kochać. Tylko że to kochać nie jest takie proste. Nie jest to takie proste. I ten człowiek dzisiaj też zasadnie dopytywał, a kto jest moim bliźnim? No i Pan Jezus mu opowiedział historię z życia, że była sobie jakaś osoba, która sobie schodziła i z Jeruzalem, po prostu szedł z Warszawy do Łodzi, możemy powiedzieć, i tam w międzyczasie, po drodze, w kłótnie, napadł go człowiek, który obrabował go. Obok niego przechodził biznesmen, potem przechodził ksiądz i potem przechodził jakiś krakus, mieszkaniec Krakowa. No i ten krakus się zatrzymał. Biznesmen się nie zatrzymał, ksiądz się nie zatrzymał, a zatrzymał się krakus. No i Pan Jezus zadaje proste pytanie, który z nich okazał się bliźnim dla tego, co został napadnięty przez dealerów narkotyków? Który z nich? No ten krakus. No to dobrze, no to jak kiedyś spotkasz na drodze kogoś, kto zostanie napadnięty, to rób tak samo. Moi drodzy, prosta odpowiedź Pana Jezusa, ale trudne wybory. Bardzo trudne wybory. Nam jest ciężko. Dzisiaj sobie teoretycznie możemy powiedzieć, no dobra, jak będę miał taką sytuację, że gdzieś to i to, to potem się... Jak to jest ciężko. Świadczyć o Bogu, kochać trudnego męża, trudną żonę, znosić ból jakiejś choroby. Jak to jest trudno. Wręcz nieraz mówimy niemożliwe, nie wytrzymam tego dłużej. Dlatego dzisiaj dostajemy do ręki różaniec. Różaniec. I Maryja obiecuje, pomogę Ci we wszystkim. We wszystkim. Jeśli mi zaufasz, jeśli będziesz odmawiać gorliwie różaniec. Bo, moi drodzy, różaniec to nie jest jakiś amulet, ale to jest patrzenie na naszym życie, na nasze życie, nie naszymi oczami, ale oczami Boga. Bo kiedy nie myślimy o tym, nie rozważamy, to diabeł, jak mówił ksiądz Pawlukiewicz często, chce nam wstrzyknąć taki czarny tusz do naszych oczu, żebyśmy widzieli rzeczywistość jego oczami. Czyli jeśli widzimy kogoś, kto leży na drodze, nie zatrzymuj się. Niech się inni zatrzymują. Od tego są inni. Ty idź dalej, idź swoją drogą. Za chwilę ciebie jeszcze napadną, ciebie obrabują. Uciekaj stąd czym prędzej. To jest ten czarny tusz. Mąż czy żona nie potrafią się dogadać. Rozwieść się z nim. To było we wczorajszej Ewangelii. Rozwieść się z nim. Po co się z nim męczyć? Czarny tusz. I nieustannie w oczy wpuszcza takie szambo, takie błoto, które ma nas po prostu przycisnąć do ziemi. Ma nas zniszczyć. Zniszczyć naszą nadzieję, naszą miłość, czy oczywiście wiarę w Pana Boga. I różaniec to jest podczas tych minut, to jest filtr na nasze oczy. Kiedy rozważamy codziennie tajemnice radosne w poniedziałek, bolesne we wtorek, chwalebne w środę, światła w czwartek i znowu w piątek bolesne i w sobotę radosne i w niedzielę chwalebne, tam się przewija całe nasze życie. Nasza radość, nasza chwała, czyli przyszłość, oświecenie Duchem Świętym i nasz ból, czyli towarzyszenie Jezusowi w tych tajemnicach ogrójca, biczowania, cierniem ukoronowania, drogi krzyżowej, śmierci na krzyżu. Chrystus w niczym nie pomija. To nie jest jakieś zaklinanie rzeczywistości. Jest Ci ciężko.
odmawiaj tajemnice bolesne. Bądź z Maryją w tych tajemnicach, z różańcem w ręku. Ona będzie ci tłumaczyć. Ona będzie cię prowadzić. Ale nie odstępuj od tego. Bo jeśli chcesz uzyskać prawidłową odpowiedź i iść nią, co mam zrobić, aby otrzymać życie wieczne, to Pan Bóg mówi dzisiaj przez Maryję. Odmawiaj codziennie różaniec. Chcesz osiągnąć życie wieczne? Chcesz mieć siły do miłości? Do miłości Boga? Do miłości bliźniego, drugiego człowieka? Tak jak siebie samego? Nikt siebie nienawidzi, ale wszyscy w naturalny sposób, oczywiście mówimy o zdrowych, nie o chorych, o jakichś chorobach. Chcesz kochać drugiego tak jak siebie? Odmawiaj różaniec, bo sobie sam nie poradzisz, nie dasz rady. Będziesz miał ciągle czarny tusz w oczach i wszystko będziesz widział zapaćkane, zabrudzone, pozbawione nadziei i miłości. Więc moi drodzy, nie tylko sobie odpowiedzieć, tak, chcę osiągnąć życie wieczne, tak, chcę kochać, tak, będę kochać, bo te odpowiedzi są naprawdę jak bańka mydlana. I wiemy o tym wiele razy, kiedy wracamy do konfesjonału, że my sobie wiele możemy tam przyrzekać, postanawiać, płakać, że już się zmienimy, że już więcej tego nie zrobię, tamtego, ale bez siły modlitwy nie jest to możliwe. Miliony świadectw, poczytajcie sobie, co różaniec uczynił w życiu wielu ludzi, chociażby dlaczego to dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Lepanto, pod Lepanto. Jedna z największych bitew morskich w historii świata. Gdzie chrześcijanie, Europa, byli po prostu przed Imperium Osmańskim, byli jak mrówka stająca przy słoniu. Takie było rozstawienie wojsk. Nie mieli najmniejszych szans. Papież ogłosił modlitwę nieustanną. Nieustanną modlitwę w kościołach w całej Europie, w Rzymie. Ludzie mieli modlić się na różańcu. I właśnie tego dnia, 1571 rok, 7 października, nagle nieoczekiwany zwrot akcji. Liga Święta, wojska Ligi Świętej, a więc chrześcijanie, zwyciężają, pokonują Imperium Osmańskie. Po prostu cud pod Lepanto. To dlatego dzisiaj mówimy o różańcu, bo jest Królowej Różańca Świętego. Moi drodzy, więc jeśli chcesz cudów, bierz do ręki różaniec. Przy tej okazji oczywiście zapraszam na nasz codzienny różaniec, transmisję. Już od prawie 8 lat prowadzimy na Facebooku od godziny 22, a tutaj na YouTubie o 21.20 po apelu Różaniec bez granic. Dlaczego Różaniec bez granic? Bo pamiętacie, była taka akcja Różaniec do granic w Polsce. Szliśmy na granicę i tam z różańcem opletliśmy całą Polskę, na wschodzie granic Polski, na północy, na południu, na zachodzie. I to było jednorazowe wydarzenie. Ja wtedy pomyślałem, że skoro jest różaniec do granic i on się skończył, to przecież możemy w internecie odmawiać dalej różaniec, bo internet nie ma granic. Dlatego Różaniec bez granic. Codziennie po apelu na YouTubie i o 22 na Facebooku kanał Różaniec bez granic. Zapraszam do tego, do tej codziennej modlitwy też z nami, misjonarzami Świętej Rodziny i z panem Adrianem Pakułą, którego też znacie bardzo dobrze jako ewangelizatora świeckiego, zapalonego, obrońcę i czciciela modlitwy różańcowej Matki Bożej, by oddać jej serce według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, rekolekcja Oddanie 33, to pan Adrian Pakuła, więc on też razem z nami prowadzi ten różaniec jeden raz w tygodniu. Bardzo, bardzo was zapraszam, zachęcam do tej modlitwy. Czy na naszym kanale, czy w kościele, czy osobiście, czy gdziekolwiek indziej, z księdzem Teodorem, czy z księdzem jakimkolwiek innym, módlmy się na różańcu, bo to jest nasze zwycięstwo i odpowiedź na to, co mamy czynić, nauczycielu, Jezu, aby otrzymać życie wieczne. Odpowiada nam dzisiaj Maryja, odmawiajcie codziennie różaniec.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to dzisiaj. Życzę dobrego dnia, błogosławionego z różańcem w ręku i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.